Dzień dobry, witam z Wojciecha Damidynym Ogrodnikiem. Dzisiaj 2 września, niedziela, a zarazem drugi dzień Krajowej Wystawy Ogrodniczej Rolniczej w Alejach, także dożynek w Częstochowie. Dzisiejszy dzień postanowiliśmy tutaj trochę inaczej. Wczoraj był, czyli w sobotę był dzień na zakupy, dziś był dzień na zwiedzanie, ale także postanowiliśmy przeprowadzić kilka wywiadów. Odwiedziliśmy firmę Plantico, gospodarstwa ogrodnicze, zagrodę edukacyjną, a także specjalny gość będziemy, zapowiedzieliśmy sobie wizytę w szkółce. O, oto ona. Gospodarstwo szkółkarskie na Makuszyńskiego. Pojawimy się za tydzień, a na razie obejrzyjcie to, co nagraliśmy teraz. Dzień dobry, tutaj Zimny Ogrodnik. Znajdujemy się dzisiaj na stanowisku firmy Plantico, gdyż trwają dożynki Europejskiej Kultury Ludowej. Z kim mam przyjemność? Bardzo dobrze. Waszą firmę Plantico oczywiście nas kojarzy z Plantikowi oraz sprzedażą. Natomiast polecałem, testowałem. Natomiast chciałbym się zapytać, co ciekawego by Pan na ten sezon albo na przyszły zaproponował naszym przyszłym ogrodnikom albo aktualnym. W tym sezonie nadal będziemy promować mikrosztalenty, produkt na mikrolistnie. Poza tym będziemy kształtować też nowości, które z nową ofertą ukażą się na przełomie miesiąca października i listopada. Możemy otworzyć pokazać? Możemy, oczywiście. Pomagamy tam wodę poświętnej, prawda? Chyba wszystko chodzi o puszki. No to tak zawsze do siebie, że trzeba przyjeść, jak to mówią. Czyli to tam, to się znajduje w zestawie. Mamy rzepkę z nasionami, jest rzepka. A, standardowo rzepkę tak jest. Mamy podłoże, które jest bardzo proste, rozkuszamy, skupiamy wodą, zielamy i czekamy aż to. Po jakim czasie pan pracuje mniej więcej, żeby się powiedzieć naszym widzom? W ciągu 7 dni już mamy gotowe. 7 dni? 7 dni. To taka kierownica daje wasze efekty na wyższe trzeba wszystko, ale 7 dni naprawdę szkoły. Drodzy widzowie, jeżeli nie macie kiełkownicy, to polecamy taką oto pojemnik do ładowania zielonych listów. A teraz mam inne pytanie. Czy coś by pan polecił na przyszły sezon? Tak, pomidora albo na przykład produktów gruntowych. Czy mamy nowość, wprowadzamy takiego pomidora, jest to malinowy Bosman, który jest bardzo smaczny, jest to nasz nowy produkt, który lansujemy w tym roku i myślę, że na pewno się spodoba dla odbiorców. Mocno bez dużego nasiona, nie też na przykład? Znaczy on jeszcze nadaje się i dla spożycia bezpośredniego, również nadaje się na wszelką. Do gruntu czy do... Jest to, to są pomidory do gruntu, są to pomidory karmelowe. Podoba mi się naprawdę. Samokończący, rozumiem, tak. Niepalikowany. Bardzo dobrze. Czy mógłby pan jeszcze tylko udzielić mi krótkiej odpowiedzi, jakie plany wystawienicze na ten bądź przyszły rok? Czy w tym roku będziemy jeszcze brać udział w ptakach w Lwowie, później jeszcze na Czy to, że mnie jakaś dobrze pamiętam? Nie. W Kołuchu to jest dni ogrodnicze w Kołuchu. Oczywiście, tak. Będą wyruszać się od Chmary, no i później już będą w przyszłym roku tak. Gardenia, na Gardenia postaram się pana podwieźć, bo to się nie udało. Czy mógłby pan tylko jeszcze raz wykładać jakiś adres kontaktowy dla naszych widzów? Czy tak samo internetowo? Strona internetowa to www.plantico.pl. Powtarzamy, www.plantico, ważne, żeby przez C pisać, .pl. Zapraszamy. Dziękuję panu za rozmowę i do zobaczenia na przykład. Dzień dobry. Przed chwilą robiliśmy wywiad z firmą nasienniczą, teraz znajdujemy się na terenie szkółki. Gospodarstwo ogrodnicze w Wylinowy Lech. A gdzie się znajduje, powie nam pan? Jest to mała miejscowość koło Częstochowy, Rudnik Mały. No to nie tak daleko. Rudnik... 15 do 20 km od Częstochowy. W którym kierunku byśmy jechali, gdzie nasi widzowie chcieli kupić? Katowic. Częstochowy w kierunku Katowic, między Częstochową a Kozigłowami. Dobrze, wygłosimy. Dobrze, mam pytanie, no dobrze. A ile lat jest ta szkółka, tak? Już powiem Państwu dokładnie doświadczeniem. Tak, nasza szkółka już istnieje dopiero od 2005 roku, więc mamy 13 lat. Nie no, już i dopiero, to ja takiej pechowej rocznicy jeszcze raz życzę i dalszej, jak 13.
Który jesteście Państwo na dożynkach tutaj często? No, 13 raz. O! Od samego początku. Częstochowo ta oto szkółka wydaje u Was regularnie pieniądze. Proszę im tu zliczkę. Dobrze, a teraz tak, proszę mi powiedzieć, co by Pan jakieś szczególne na ten sezon polecił, albo coś, co macie z bieżącej oferty? To znaczy, tak, no mamy dużą ofertę, jeżeli chodzi o odmian jeżówek, żurawek. Widzimy wczoraj, jest, rekomendujemy, wczoraj kupiliśmy, przepraszam, przedam słowo. Jest dosyć dużo odmian na rynku, my mamy dosyć dużo u siebie w szkółce. Żurawek mamy około 100 odmian, jeżówek około 60-70, więc to odmian jest, żurawek? Jest z czego wybrać. Jest z czego wybrać, rzeczywiście. Czy coś by Pan na przyszły rok jakąś taką nowość chciał polecić na ten sezon przychodzący, nadchodzący, no bo już mamy jesień? Nie da się powiedzieć, co będzie na przyszły rok. Można powiedzieć, co było hitem w tym roku. O, bardzo chętnie, posłucham. Na przyszły rok będziemy wiedzieli dopiero pod koniec sezonu, więc nie jest to. No dobra, co było hitem na ten rok? No takim powiedzmy, no hitem, no rośliną, która się bardzo fajnie sprzedawała, o którą klienci bardzo często pytali. No to była tak, na przykład Aktea, czyli świecznica. Jest to roślinka, która pachnie. Bardzo fajnie kwitnie, bardzo fajnie pachnie. Jest to roślina, która zaczyna kwitnąć koniec sierpnia, początek września, w zależności od pogody. No i kwitnie dosyć długo, więc to jest jedna praktycznie roślina do zmarznięcia, rozumiem? Jeżeli roślina rośnie kilka lat w ogrodzie, ma, jest ładnie rozrośnięta, ma kilkanaście pędów kwiatowych, no to powiedzmy, może nie do samych przymrozków, ale no tych kilka miesięcy jest w stanie zakwitnąć. Rozumiem, że to bylina i nie musimy wykopywać z gruntu. Nie, jest to bylina zimująca, bez okrywania, bez jakiegokolwiek zabezpieczania na zimę. Bardzo dobrze, mamy już ją sfilmowaną, bo już to zabrał operator i potwierdzamy, zapach jest nieziemski. Czy mógłby Pan podać jakiś adres kontaktowy albo stronę szkółki, tak? No adres szkółki tak, jest to www.bylinowyraj.pl. Chwileczkę powtarzamy, www.bylinowyraj.pl, polecam osobiście Zimnogrodnik, tak? No ewentualnie adres znajdą Państwo na naszej stronie, ale to jest Rudnik Mały, ulica Śląska 38. Dobrze, dziękuję za rozmowę, życzę owocnej sprzedaży. Dzięki. Dziękuję, do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Wojciech Adamik, Zimnogrodnik. Joanna Truś, Stefanówka. Dzień dobry. Zainteresowało mnie Państwa stoisko Stefanówka, zagroda edukacyjna. Coś nam Pani więcej powiedziała? Oczywiście, z przyjemnością. Jesteśmy przedstawicielem ogólnopolskiej sieci zagród edukacyjnych, a jednocześnie również Stowarzyszenia Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego. Nasze gospodarstwo, nasza zagroda edukacyjna Stefanówka mieści się niedaleko od Centrum Częstochowy, bo zaledwie 10 km. Właśnie zerkałem w miejscowości? Tak, w miejscowości Nowa Szarlejka. To jest tuż za Lisińcem. Dokładnie potwierdzam, że ten obok pracuje tak, niedaleko. I w naszej zagrodzie promujemy florystykę, jazdę konną, odpoczynek, zdrową żywność. Jest to bardzo szeroki aspekt działania, ale ponieważ z racji wykształcenia mojego, ponieważ jestem florystą, przede wszystkim zajmujemy się florystyką. Czyli taki kurs florystyczny możemy zrobić dla dorosłych, dla dzieci, czy jakiś, macie Państwo, nazwijmy to brzydko, stargetowaną grupę? Nie. My jesteśmy bardzo, że tak powiem, otwarci na różne formy nauczania florystyki. I tak, mamy zajęcia dla szkół, dla przedszkoli, czyli dla grup zorganizowanych, rozumiem, ale również dla klientów indywidualnych. Mamy dla dorosłych i dla dzieci. To tutaj jest bardzo szerokie spektrum działania. Czyli tak jak ja, taki ogrodnik, nazwijmy amator, przyszedłby, chciałby nauczyć się florystyki, to taki kurs mniej więcej ile trwa? Macie, jakie Państwo, to jest jednodniowy, parę sesji? Tak, jeżeli chodzi o klientów indywidualnych i osoby dorosłe, kursy w zależności od stopnia trudności trwają jeden dzień, dwa dni lub trzy dni. To zależy od kompozycji, zależy od tego, czego chcemy nauczyć Państwa. I wtedy oczywiście jest to uzależnione wtedy długość kursu od, że tak powiem, stopnia trudności zajęć. Dobrze, no to w sumie trzy dni można zostać florystą. Bo także oczywiście widzę, że zagroda typu jakieś tam, widzę zajęcia z jajkiem, coś więcej, coś tak z ciekawości bardziej interesujące, coś jeszcze bym tak, powiedziałby? Tak, oczywiście. Mamy również zajęcia dla dzieci i dla młodzieży związane z hodowlą kucy walijskich. I tutaj mamy też zajęcia właśnie jazdy konnej, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Nie umiem, dzieci... mogę spróbować. To zapraszamy. Dzieci mogą nauczyć się jazdy konnej. Jest to też taka forma pierwszego kontaktu z koniem, ponieważ kucy walijskie to są mini Araby. To jest miniatura koni arabskich, więc tutaj jak gdyby dzieci mogą nauczyć się pierwszej jazdy konnej, pierwszej styczności w ogóle z tak dużym zwierzęciem, jakim jest koń.
I to się dzieje wszystko oczywiście pod okiem naszej pani instruktorki, która bacznie nad wszystkim czuwa. Dobrze. To ja mam jeszcze tylko parę pytań. Która z Państwa jesteście na dożynkach, nazwijmy to tutaj w Częstochowie? O, już chyba szósty raz. Także bardzo już, dobrze. Ale jeszcze chciałam powiedzieć, jeszcze również zapraszamy na zajęcia kulinarne, bo to jest też bardzo ważne. Mamy szeroki spektrum działania. Robi mnie pani, bo będę musiał gotować, jak się nauczę, także może... Ja wiem, że to nie jest akurat tutaj związane z pana dziedziną. Niemniej również serdecznie zapraszamy. No dobrze, ale powiedzmy, że są kwiaty jadalne, to pod tym względem podejdziemy. Tak. Ja bym prosił jeszcze, żeby pani mnie przedstawiła jeszcze raz i powiedziała, gdzie dokładnie się znajduje i podała adres strony internetowej, jeśli posiadacie. Oczywiście. Zapraszamy serdecznie do Nowej Szarlejki na ulicę Naftową 108. Jest to tuż za Lisińcem oraz oczywiście na naszą stronę internetową, którą zaraz Państwu podam, to jest www.stefanowka.eu. Od Stefana. Także zapraszamy serdecznie. Dziękuję Pani za wywiad. Dziękuję ślicznie.